Mijane jezioro Payao sygnalizuje wjazd do miasta o tej samej nazwie. Miasto było niegdyś stolicą księstwa, które weszło w sojusz z potężnym wówczas księstwem Sukhothai. Dziś słynie z pięknego sztucznego jeziora, utworzonego w 1939 roku w celu nawadniania okolicznych pól ryżowych. Jezioro Payao zasilane jest rzekami Ing i Tam. Zbiornik położony jest na wysokości 380 metrów nad poziomem morza i ma powierzchnię 2,4 km kwadratowego. Jego średnia głębokość to 1,7 metra. Występują w nim 22 gatunki ryb, w tym tilapia nilowa i łaziec indyjski. W okolicach jeziora naliczono 47 gatunków ptaków. Jest to ulubione miejsce wędkarzy i spacerowiczów. Mieliśmy szczęście, bo nad brzegiem jeziora odbywała się właśnie wystawa kwiatowa, organizowana cyklicznie w niewielkim, bo liczącym 20 tysięcy mieszkańców, ale uroczym mieście. Wśród kwiatów rozłożyły się całe rodziny, urządzając sobie pachnący piknik. Kwiaty ustawiane są w koszach, rosną na klombach, a storczyki i inne pnącza na drzewach stojących przy brzegu jeziora. Wokół roznosi się słodki zapach lilii. Aranżacje kwiatowe zajmują sporą powierzchnię, a storczyki, z których słynie Tajlandia, zachwycają barwą i kształtem. Aż żal opuszczać taką piękną scenerię. Na spokojnej tafli jeziora rysuje się sylwetka wąskiej łodzi i rybaka zarzucającego sieć. Słońce za chwilę skryje się już za górami. Przez chwilę przypatruję się jeszcze rybakowi, który raz po raz zarzuca i wyciąga sieć, rezultatów jednak nie mogę dostrzec.
Pięknie jest nad jeziorem Pajao, ale trzeba ruszyć w dalszą drogę. Żegnają nas dwa smoki wyłaniające się z jego wód.